Cześć kochani, witajcie w kolejnym Chat Makeupie. Dzisiaj będą kosmetyki, do których powracam, czyli chciałam Wam troszeczkę przypomnieć o nich, odświeżyć je i pokazać, jakie są wspaniałe, ale również będę Wam pokazywać kosmetyki, które są u mnie od dłuższego czasu, jeszcze Wam nie pokazywałam ich, dopiero mi się przypomniało o nich. Chciałam Wam pokazać, jakie są naprawdę wspaniałe i cudowne, ale też pojawił się nowy kosmetyk, w którym naprawdę pokładam bardzo dużo nadziei, ponieważ jest świetna oferta ostatnio w Douglasie, o której Wam będę mówić w trakcie filmiku. Także mam nadzieję, że jesteście ciekawi tych kosmetyków. Oczywiście zawsze po mnie Turcy widzicie mniej więcej, co będę testować, ale myślę, że ten filmik Wam się przyda i pokażę Wam kilka kosmetyków w akcji. Także do dzieła! Będziemy nakładać teraz ten nowy produkt, o którym Wam mówiłam na Instagramie, Estée Lauder Daywear. To jest Multi Protection Antioxidant Sheer Tint Realize Moisturizer. Także nazwa mówi sama za siebie, że będzie to na pewno spektakularny produkt. Ale powiem Wam, że to nie jest moje pierwsze wrażenie, bo ja tego produktu używam od tygodnia i miałam z nim, słuchajcie, naprawdę dużą przeprawę, ponieważ przez pierwsze 3 dni, pierwszy dzień wyglądał rewelacyjnie, nie wiem jakim cudem na tym samym produkcie, później 2 dni później wyglądał tragicznie, moja skóra się tak przetłuszczała, była taka pomarańczowa, dziwny miała kolor. No i w końcu stwierdziłam, że muszę po prostu zmienić puder i ostatnią deską ratunku był, słuchajcie, Rimmel Lasting Finish 25 godzin i to uratowało ten produkt i zaraz Wam pokażę, jak spektakularnie wygląda, ponieważ sam w sobie produkt, tutaj na zbliżeniu widzicie taką małą, piękną tubeczkę, ona naprawdę się świetnie prezentuje, ponieważ jest malutka, można ją wszędzie zabrać i mamy 15 ml, ja ją kupiłam w Douglasie za 32 zł, ponieważ ona kosztowała chyba 39, ale miałam zniżkę 20%. I tak prezentuje się kosmetyk, to jest taka zielonkawo-szaro z lekkimi drobinkami białymi emulsja, którą, słuchajcie, będę rozprowadzać tak w palcach. Ja używam takich dwóch warstw. Rozgrzewam najpierw w dłoniach ten produkt i po prostu rozsmarowuję sobie na twarzy. Nie omijam okolice oczu, ponieważ ten kosmetyk ładnie bardzo nawilża skórę. Jak widzicie, teraz skóra jest taka bardzo pomarańczowa, ma taki bardzo dziwny odcień. Ale to jest, na razie się kosmetyk dopasowuje do skóry. I on z pudrem będzie wyglądał ślicznie. Bardzo go tutaj dobrze rozprowadzamy na linii włosów. Pod szyją, troszeczkę tutaj pod brodą. I to jest, słuchajcie, pierwsza warstwa. Ten kosmetyk tak naprawdę tylko wyrównuje kolor skóry, sprawia, że skóra staje się bardzo gładka. W ogóle w momencie, kiedy mam go na sobie i na przykład, nie wiem, powiedzmy, ostatnio też Natan mówi, że właśnie ta skóra jest taka gładka, że ona mu się ślizga po policzku, także ten kosmetyk bardzo wygładza skórę, sprawia, że ona jest taka jednocześnie promienna, właśnie gładka, naprawdę bardzo jest miła w dotyku. I ja drugą taką, może minimalnie mniejszą porcję też nakładam na skórę, także też rozgrzewam wstępnie i tymi samymi ruchami rozprowadzam po twarzy. Mimo że można by stwierdzić, że kosmetyk nie ma krycia, to jak to naprawdę, powiem Wam szczerze, mnie, osobie, która nie ma jakoś dużo niedoskonałości, czasami gdzieś tam wyskoczy sobie się jakieś pojedyncze takie mini przebarwienie, pozostałość, bo na przykład zostanie też pozostałość po niedoskonałości, to powiem Wam szczerze, że naprawdę spokojnie możecie używać tego produktu, bo myślę, że Wam się sprawdzi. I teraz moja obecna pielęgnacja naprawdę sprawia, że ten kosmetyk bardzo ładnie wygląda, ponieważ aktualnie używam Vichy Idealia i to jest naprawdę świetny kosmetyk. Bardzo szybko się wchłania, pozostawia skórę taką promienną. Ona ma taki lekki połysk, ponieważ ma takie drobinki w sumie. I również używam z tej serii kremu właśnie Vichy Idealia i pod oczy mam Rano Cosmetic Rock Multi Correction 5 w 1 krem pod oczy. I jak widzicie, tutaj kolor się w miarę już wyrównał. Jeżeli chodzi o szyję, no to praktycznie można minimalnie przeciągnąć, ale słuchajcie, tak, niby nie ma krycia, a już widzimy różnicę, także naprawdę myślę, że jest to ciekawy kosmetyk dla osób, które szukają
zdecydowanie mniejszego krycia i przy odpowiedniej pudrze typu MAC, na przykład Studio Fix czy Rimmel Lasting Finish, który ja bardzo często porównuję właśnie do MAC-a, myślę, że spokojnie będziecie zadowolona z krycia i cały dzień ten taki piękny efekt się utrzymuje. Sam kosmetyk myślę, że zaczyna troszeczkę się świecić na skórze po 5 godzinach. Ja zauważyłam przynajmniej, że przez pierwsze 5 godzin ten kosmetyk jest naprawdę piękny. Także jak macie jakieś wyjścia, czy macie jakieś spotkanie i chcecie naprawdę świetnie wyglądać, to myślę, że ten kosmetyk Wam się zdecydowanie sprawdzi, bo tak jak mówię, w połączeniu z Rimmel Lasting Finish wygląda po prostu przecudownie. Wracam do Was, umyłam tylko dłonie i będę nakładać już wspomniane wcześniej Rimmel Lasting Finish. I to jest puder, który naprawdę uwielbiam. To jest jeden z takich najlepszych kosmetyków, kiedy na przykład jestem w sytuacji podbrankowej i muszę mieć naprawdę bardzo dobre krycie, to świetnie mi się sprawdza praktycznie z każdym podkładem. Ja go też bardzo lubiłam z Estée Lauder Double Wear i nakładam moim ulubionym powder brushem z Elfa. To jest najlepszy możliwy pędzel, jaki możecie sobie wymarzyć do pudru. On świetnie zbiera kosmetyk i kosztuje jedynie 3 dolary, także w przeliczeniu to jest może 10-11 zł i naprawdę służy mi od ponad chyba 3 lat ten właśnie pędzel i świetnie rozprowadza każdy tak naprawdę puder. Ja go uwielbiam do kuleczek rozświetlających, uwielbiam go do rimela i praktycznie zawsze używam go. Nie ma takiego drugiego pędzla z innych firm. Są oczywiście flat topy, ja myślałam o może zakupieniu Hakuro H50. On jest taki dosyć duży, kiedyś był mniejszy, ale teraz zrobili go takim dużym właśnie. Pamiętam, że kiedyś go reklamowałam, bo się okazało, że... A on za mały się okazał, bo zmniejszyli troszeczkę rozmiar, także pewnie już nie ma tych starszych wersji, bo one zostały dawno zmienione w sklepach. Ale byłby bardzo, bardzo podobny, także jeżeli macie taki stary właśnie Hakuro H50, to pewnie rozłożystością byłby podobny. No i jak widzicie, naprawdę pięknie się kosmetyk wtopił. Teraz jest bardzo matowy, ale on później jak się przegryzie troszeczkę z sebum, to będzie idealny. Naprawdę to jest kosmetyk, który pewnie zrobię Wam... teraz będę robiła Wam zaraz recenzję pędzli z Nancy, także pewnie zobaczycie, jak on pięknie się tutaj jakby rozwinął na skórze. Także Rimmel niezastąpiony puder, bardzo, bardzo Wam polecam. No i dalej słuchajcie, bronzer i bronzer to będzie, zaraz Wam pokażę. Bronzer to będzie Cool Bronzer od Elfa. To jest jeden z najlepszych moich bronzerów, który porównuję często do Hoola z Benefitu. Myślę, że na Kobo Professional jeszcze przyjdzie czas, ponieważ tutaj się już upudrowałam skórę, troszeczkę się z Wami zagadałam, także nie będę na upudrowaną skórę nakładała bronzera, także myślę, że w kolejnym Chit-Chat Makeup Wam pokażę ten produkt i będę używać do konturowania za Eva 127 Luxe Sheer Cheek. To jest niby pędzel do bronzera, do różu. Ja go też bardzo lubię, chociaż najbardziej lubię chyba Hakuro H21 do konturowania. Najczęściej sięgam po ten pędzel i konturuję policzki. Ten jest mniejszy, także do mniejszych na przykład twarzy też będzie fajny. Jeżeli chcecie troszeczkę bardziej precyzyjnie wykonturować buzię, to będzie też idealny, ponieważ on świetnie się pasowuje pod kość policzkową. I powiem Wam szczerze, że ten bronzer już jest praktycznie nigdzie niedostępny na żadnych stronach. Moja koleżanka go usilnie szukała, ponieważ jej bardzo polecałam i tak naprawdę nigdzie nie ma. Także dajcie znać, jeżeli gdzieś widziały się, że jest dostępny, bo przeważnie jest ten warm bronzer właśnie od Elfa. I nigdzie nie ma tej wersji cool, także nie wiem, czy ona po prostu była taka świetna, że się wysprzedała. W każdym możliwym sklepie czy na Kokolicie jest po prostu wysprzedana, także... Jeżeli macie gdzieś informacje, gdzie go można znaleźć, dajcie znać. I co? I przechodzimy do różu. Do różu będę używać 105 Lux Highlight. To jest też również firma Zoeva, też również. I co? I zaraz sobie wybiorę, słuchajcie, jakiś róż. Może tym razem coś wybiorę z Vipery. Dawno nie używałam tych róży, może Wam o nich przypomnę. Są naprawdę fajne, bardzo dobrze też napigmentowane.
i może będę używać tego brudnego takiego różu zmieszanego z brązem i pomarańczem. Bardzo lubię te róże, często je biorę na przykład na makijaże jakieś ślubne, ponieważ są kompaktowe i też bardzo długo się utrzymują. No i ma taki lekki połysk, który ja lubię. Gdybym miała na przykład lampę, to byłoby o wiele bardziej widać, ale ja też często lubię robić makijaże tak w świetle dziennym, żebyście zobaczyły rzeczywiście te kolory, ponieważ lampy bardzo podbijają i później ma się wrażenie, że ten makijaż jest idealny, a tak naprawdę często nie jest. O, ma takie delikatne drobinki, ale słuchajcie, śnieg pada. No, za oknem to jest po prostu... Wygląda jak grat, ale to jest śnieg. Ok, czyli róż mamy nałożony i sięgam po tym razem może inny rozświetlacz. Tym razem sięgnę po Vibo Diamond Illuminator. Też już Wam pokazywałam kiedyś, ale jeśli nie pamiętacie albo ewentualnie nie wiecie, jak on wygląda, jak się prezentuje, to zrobię Wam porównanie z Dybal Mary Illuminator. Już widzimy połysk. Cudowna tafla. Bardzo ładny rozświetlacz. Moja grzanka jest nim zachwycona. Zrobiłam już brwi, to była mniejsza część tego chat make-upu, więc przeszłam od razu do nałożenia później bazy z Estée Lauder Stay in Place. To jest korektor pod oczy, który ja używam na powieki, ponieważ mi się idealnie sprawdza. I przechodzimy do paletki, którą bardzo często pytacie. To jest Lorac Unzipped. To jest przecudowna paleta, słuchajcie, zobaczcie, jakie ona ma wspaniałe cienie, one są przecudowne, po prostu mienią się, są bardzo trwałe przede wszystkim i naprawdę tworzą piękne przejścia, także ja dzisiaj pokażę Wam ją w akcji, ponieważ już chyba od wakacji Wam ją obiecuję i jakoś po prostu zapomniałam o niej, chociaż ją cały czas używam i dla mnie jest przecudowna, ja ją dostałam, słuchajcie, od swojej widzki, także naprawdę jestem w szoku, że mam takie wspaniałe osoby, które mnie oglądają i coś takiego mi przysłały, ponieważ ja nie mam dostępu do tej palety. Jakieś tam chyba Lorac są dostępne w Polsce na jakichś stronach, ale ta na pewno nie. Także jeżeli macie dostęp do Sephory, to na pewno skorzystajcie. Ja będę używać tego bazowego cienia Unreal. No i rzeczywiście jest on, jest Unreal, jest przecudowny. On się przepięknie mieni i stwarza taką taflę, która stanowi idealną bazę i idealne właśnie przejście do kolejnych ciemniejszych kolorów z tej palety. On lekko palizuje na różowo, jak widzicie, lekko palizuje na różowo, na złote, bym powiedziała, że jeszcze tak lekko na łososiowo. Także jest bardzo taki unikatowy kolor, bym powiedziała. I świetnie się nadaje też do podkreślenia, słuchajcie, brwi, także ja go troszeczkę mocniej nakładam, żeby ta brew wyszła troszeczkę, się trochę wypukliła i żeby ją było lepiej widać. I tutaj też w kąciku nakładam ten cień. Także jak widzicie, ona przepiękną bazę stanowi. I dalej będę używać tego unconditional, tego takiego przejściowego koloru. I będę używać pędzelka z Zoivy. Zoiva 228 to jest Luxe Crease, czyli idealny pędzelek do właśnie kresek do załamania. I używam tego pędzelka, żeby właśnie troszeczkę podnieść swoją powiekę i stworzyć efekt takiej głębi. No jak widzicie, on się pięknie komponuje. Od razu zupełnie inaczej oko wygląda, widzicie? Fajnie tak stworzył taki efekt głębi. Najlepiej w ogóle zarysowywać sobie oko przy otwartym. Ja akurat nie mam tak wsuniętej powieki, nie mam takiego wybrzuszenia, także jakbym tak zrobiła, to minimalnie bym zamknęła to oko, ponieważ jak ja tak otwieram oko, to wtedy to jest taki troszeczkę przekłamany efekt, muszę później poprawiać. Także mnie jest lepiej robić takie właśnie załamanie na otwartym oku. Także jeżeli nie macie zbyt dużej powieki, ona nie jest tak właśnie taka wypukła, jeszcze wsunięta. Ja bardzo lubię takie oczy, a sama takich nie mam, bardzo żałuję, bo naprawdę te makijaże byłyby o wiele prostsze tutaj, także muszę czasami troszeczkę udawać z tymi cieniami. I teraz będę używać takiej kuleczki Hakuro H78. To są bardzo fajne, tanie pędzle, ponieważ one kosztują w granicach, wydaje mi się, że 13 zł.
Także teraz będę używać tego Uncensored, tego cienia. Ale taki kawowy, taki brązowy, taki fajny, ciepły kolor. W ogóle ta paleta jest cała ciepła. Także tutaj będę sobie zarysowywać jeszcze, tworzyć efekt głębi. I te kolory świetnie ze sobą współgrają. Jeżeli chcecie zrobić bardzo naturalny, taki przejściowy efekt, to ta paleta będzie idealna. Dalej tą samą kuleczką przechodzę już do najciemniejszego cienia. To jest Untimed. I tutaj również pracuję tą kulką w załamaniu. I to, tego samego cienia będę również używać na dolną powiekę, żeby troszeczkę przyciemnić oko. I jeszcze sobie rozpracuję troszeczkę ten cień, żeby był bardziej taki głęboki, a jednocześnie, żeby nie było takiej wyraźnej granicy. Jeszcze raz wracam takiego płaskiego pędzelka z Hakuro, to jest H70. Powiem Wam szczerze, że już mi się... To jest Untainable chyba, ten cień, taki o, ten trzeci. I będę go używać troszeczkę tutaj na powiekę, żeby stworzyć jeszcze efekt takiego przejścia. I one są bardzo się zbliżone, te kolory, także one fajnie wyglądają też na opalonej skórze. I wracam do kuleczki, do tego ciemnego cienia. I będę tutaj malować dolną powiekę. Sięgam ponownie po ten płaski pędzelek i takim rozświetlającym cieniem. Jeszcze będę zaznaczać tutaj wewnętrzny kącik. Te cienie się w ogóle, słuchajcie, nie osypują, także jak widzicie, taka jest piękna, piękna przejściowa tafla. Naprawdę są wspaniałe. I pokażę Wam kredkę, której jeszcze nie pokazywałam Wam. To jest kredka z firmy Mariza. I to jest kreska, która mnie po prostu wbiła w ścianę. Ona jest przecudowna. To jest konturówka do oczu, taka biała. Tutaj nawet nie ma jakiejś konkretnej, słuchajcie, jakiegoś konkretnego numerka z tego, co widzę. I zaraz Wam pokażę, jaki ona robi efekt, ponieważ ona pięknie rozświetla oko. To jest po prostu tafla. To jest chyba najlepsza kredka, którą używałam pod oczy, która tak pięknie rozświetla. Nawet rimmel chyba nie jest taki dobry. Zobaczcie, od razu się oko otworzyło. Jest naprawdę wspaniała. Troszeczkę ją czyszczę z tych ostatnich cieni. Po prostu jak po maśle. I ona jest tak trwała. Zobaczcie. O, od razu to oko się wydało większe. Wytuszowałam już rzęsy i nałożyłam eyeliner z Maybelline oraz właśnie tuż do rzęs Eveline Volume Celebrity, czyli odgrzewane kotlety, tak już Wam nie chciałam tego pokazywać. No i przechodzimy do pięknej, pięknej szminki, którą Wam chciałam pokazać. To jest Avon, to jest Fairest Fusia. I to jest przepiękny kolor z firmy Avon. Zmysłowa przyjemność, piękny, cudowny. No na pewno będzie rewelacyjny. Ja już w ogóle mam ten kolor i go używałam w takich właśnie letnich makijażach, letnich filmikach, także zobaczycie, jak ten kolor cudownie wygląda. On się po prostu rozprowadza bajecznie i widzicie, że ma krycie naprawdę świetne, także... Pigmentacja jest naprawdę fajna i... Myślę, że tutaj spokojnie ten kosmetyk przetrwa nam kilka godzin, także jest niepotrzebna konturówka. Ok, kochani, tak się prezentuje makijaż.
Dzisiaj głównie testowaliśmy produkt od Estée Lauder. To jest taki produkt nietypowy, ponieważ jak wiecie, ja bardzo lubię duże krycie, takie naprawdę wykończenie idealne bym powiedziała, że ta skóra naprawdę nie widać żadnych właśnie niedoskonałości, nie widać żadnych, słuchajcie, na przykład przebarwień, także staram Wam się polecać takie naprawdę dobrze kryjące podkłady. No i tutaj jest lekkie zdziwienie, ponieważ w połączeniu Estée Lauder, w ogóle w połączeniu z Rimmel Lasting Finish jest naprawdę fenomenalny. Nie musicie używać wcale takich bardzo kryjących podkładów, żeby uzyskać naprawdę dobre krycie. Jak widzicie tutaj produkt, myślę, że wygląda naturalnie. Szminka oczywiście podbija ten kolor takiego pełnego make-upu, ale myślę, że sam produkt bez na przykład jakiejś mocnej szminki wygląda naprawdę fenomenalnie. I tutaj też by pasowała na przykład jakaś delikatna szminka właśnie z lekkim pomarańczem, żeby się komponowała też pięknie z tymi cieniami. Także jeżeli chodzi o Estée Lauder Day Wear, jestem naprawdę bardzo zadowolona. No i jednocześnie zaskoczona, że sięgam po niego praktycznie codziennie. Uwielbiam jego formułę, uwielbiam to, jak się rozprowadza na skórze, uwielbiam to, jak wygląda w połączeniu właśnie z moim pudrem. I to, że jest na skórze taki bardzo lekki, świetnie się go nosi i naprawdę jest to jeden z takich moich ulubionych ostatnio produktów do nakładania właśnie na twarz. Także mogłabym powiedzieć, że jest troszeczkę inny niż na przykład Clinique Moisture Surge ten CC Cream, ponieważ ma inne troszeczkę wykończenie, ale on się fajniej nakłada. Może szybciej, bo tutaj nie trzeba sięgać po gąbeczkę, tylko szybko go aplikujemy dłońmi. Także myślę, że warto spróbować co najmniej miniaturkę, ponieważ bardzo się opłaca. 39 zł płacimy za 15 ml, a pełnowymiarowe opakowanie w Douglasie kosztuje około 270 zł, także dla mnie to jest cena porażająca za produkt. Estée Lauder się naprawdę bardzo ceni w Douglasie i w Sephorze, ale widziałam na tego Mago ten produkt 50 ml za 180 zł, także myślę, że to jest już cena naprawdę taka do przegryzienia, jeżeli chodzi o Estée Lauder, ale to i tak jest drogo, także myślę, że to jest za drogi produkt, jak na to, że to jest po prostu podkład, ale myślę, że warto sobie przetestować miniaturkę, także Was bardzo, bardzo zachęcam. Rimmel Lasting Finish, tutaj już nie muszę nic dodawać, jest naprawdę fenomenalnym produktem, uwielbiam go, chciałam po prostu Wam o nim przypomnieć, pokazać, jak ładnie sobie radzi z takimi właśnie lekko kryjącymi produktami. Możecie go używać na mokro solo, także tutaj się sprawdzi podobnie jak MAC Studio Fix. No i wracając do paletki Lorac, no jest ona przecudowna, spełnia każde moje oczekiwania co do palety, czyli trwała, pięknie przechodzą cienie. To nie jest matowa paletka, także tutaj nie będziecie mieli takiego mocniejszego kontrastu na oczach, także te cienie będą po prostu idealnie ze sobą się komponowały, one są tak stworzone, żeby idealnie przechodziły między sobą i stwarzały taki efekt pełnego oka, takiego rozświetlonego. Bardzo mi się ten efekt podoba. No i również Wam chciałam przypomnieć, że róże z Vipery, mimo że są tanie, kosztują około 10 zł, możecie sobie stworzyć taką przecudowną paletkę na kształt na przykład Inglota, to naprawdę są przecudowne, naprawdę pięknie podkreślają policzki, bardzo fajne są też kolory, także możecie naprawdę mieszać i łączyć swoje właśnie palety i ta paleta też jest z Vipery, ja ją kupiłam chyba za 10 czy 15 zł, jest bardzo fajna, solidna, lekka, no i też ma taki magnes. Także coś fantastycznego i ta kredka z Mariza, no przecudownie rozświetla oko. To nie jest biały kolor, to nie jest taki bardzo cielisty, to jest coś na pograniczu, która bardzo właśnie pociąga i rozświetla oko, także bardzo Wam polecam, jeżeli macie dostęp do tych kosmetyków. Ostatnio mnie Mariza bardzo zaskakuje, także jestem zadowolona z tego, co udało mi się otrzymać od jednej z moich widzek, która również też prowadziła kanał na YouTube, także bardzo fajne kosmetyki, ja jestem zadowolona, dajcie znać, co sądzicie o tym Chit Chat Makeup. Ja się z Wami żegnam, trzymajcie się, hej!